10 największych wizjonerów XX wieku postanowiłem sporządzić listę osób, które miały największy wpływ na świat, jeśli chodzi o XX wiek. Wizjonerzy, zarówno wynalazcy, naukowcy, jak i politycy czy artyści. Starałem się wybrać osoby z każdej z dziedzin. W związku z tym, że lista jest subiektywna, to zachęcam Was do stworzenia własnego top 10 największych wizjonerów XX wieku. Podzielcie się swoją listą w komentarzu. Zaczynamy! William Henry Gates, trzeci, znany bardziej jako Bill Gates, amerykański informatyk, przedsiębiorca, filantrop oraz współzałożyciel, główny architekt oprogramowania i były prezes zarządu korporacji Microsoft. Podczas swojej kariery w Microsoftie obejmował stanowiska dyrektora generalnego oraz głównego architekta oprogramowania i pozostaje największym indywidualnym udziałowcem przedsiębiorstwa z ponad 9% akcji zwykłych. Gates należy do najbardziej znanych przedsiębiorców okresu rewolucji informatycznej. Choć cieszy się powszechnym uznaniem, jego podejście do prowadzenia interesów jest krytykowane jako antykonkurencyjne, co w niektórych przypadkach znalazło potwierdzenie w wyrokach sądowych. Od czasu kiedy zgromadził swoją fortunę, Gates zaangażował się w szereg przedsięwzięć filantropijnych. Przeznaczając duże sumy pieniędzy na potrzeby organizacji dobroczynnych i programów badań naukowych poprzez założoną w 2000 roku fundację. W corocznym rankingu magazynu Forbes Gates znajduje się w latach 1995-2007 na pierwszym miejscu. Szacunkowa wycena majątku Billa Gatesa w 2007 roku sięgała kwoty ponad 58 miliardów dolarów. Według tygodnika Time Gates należy do 100 osób, którzy najbardziej wpłynęli na losy świata w XX wieku oraz jednym ze 100 najbardziej wpływowych ludzi. Przy okazji Gates znalazł się także na ósmej pozycji na liście bohaterów naszych czasów. Jemu zawdzięczamy tak naprawdę większość elektroniki oraz to, że jest ona szeroko dostępna i wcale nie taka droga jak w przypadku innych gigantów. H.R.R. Tolkien, brytyjski pisarz oraz profesor filologii klasycznej i literatury staroangielskiej na Uniwersytecie Oksfordskim. Jako autor powieści Władca Pierścieni, której akcja rozgrywa się w mitycznym świecie Śródziemia, spopularyzował literaturę fantazy. Jest autorem wielu opowieści rozgrywających się w Śródziemiu, powieści Hobbit, czyli Tam i z powrotem, Władca Pierścieni i Silmarillion oraz kilku opowiadań nawiązujących lub luźno związanych z tak zwanymi legendami Śródziemia. Ziemia. Opublikował ponad 100 prac z dziedziny filologii i literatury dawnej. Współpracował przy powstaniu największego słownika języka angielskiego, wdanego tuż po I wojnie światowej. Znał ponad 30 języków, głównie wymarłych, germańskich i celtyckich. Oprócz wielkiego dziedzictwa pisarskiego, jakie zostawił po sobie, zasłynął dzięki teorii dotyczącej fikcji i boga. Twierdził on, że fikcja nie jest fikcją. Gdyż jesteśmy zamknięci przez naukowców w czterech ścianach rozumu i nie wykraczamy poza nie. A jeśli nasz umysł jest w stanie coś stworzyć, znaczy, że równie dobrze może to istnieć. W dużym skrócie tę teorię przedstawiłem, ale jest ona naprawdę sensowna i zachęcam Was do zgłębienia tematu. Tolkien zmarł w 1973 roku. Włodzimierz Lenin, ⁇ u, kontrowersyjny podpunkt, ale spokojnie, na luzie. Rosyjski polityk socjaldemokratyczny i komunistyczny, organizator i przywódca Rewolucji Październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej, współzałożyciel i lider partii bolszewickiej. Teoretyk ideologii komunizmu i twórca idei leninizmu, zbrodniarz wojenny odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo na narodzie kozackim, pozostaje jedną z najbardziej znaczących i wpływowych postaci historycznych XX wieku, budząc jednocześnie wiele kontrowersji. Krytycy widzą w nim dyktatora odpowiedzialnego za wybuch wojny domowej w Rosji, wprowadzenie systemu totalitarnej, monopartyjnej dyktatury opartej na masowym terrorze. I, I ze stworzenie w 1918 roku dla przeciwników politycznych systemu obozów koncentracyjnych, przekształconych już po jego śmierci w system GUAGU. Dobra, nie jest postacią pozytywną, ale był wizjonerem. W sumie Hitler też nim był, tylko Lenin doprowadził również do rewolucji myślenia ludności wschodniej Europy i nadal posiada wielu oficjalnych zwolenników. A jeśli ktoś jest zwolennikiem Hitlera. To po prostu musi mieć nie po kolei w głowie. Lenin zmarł 21 stycznia 1924 roku. Ferdinand Porsche, konstruktor samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Urodzony w Austro-Węgrzech, większość życia spędził w Niemczech. Wraz z Erwinem Komendą zaprojektował Volkswagena Garbusa. Stał się on tanim samochodem dla ludu. W 1937 roku został wyróżniony przez Hitlera. Otrzymał niemiecką nagrodę narodową w dziedzinie nauki i sztuki, która w założeniach miała stanowić nazistowską konkurencję dla Nagrody Nobla. W czasie II wojny światowej Porsche projektował pojazdy dla wojska Między innymi czołg, tygrys. w 1945 roku francuskie władze okupacyjne aresztowały Porschego jako zbrodniarza wojennego, przetrzymując go 20 miesięcy bez wyroku sądowego w więzieniu. jest możliwe, że jedną z przyczyn aresztowania była chęć skłonienia go do pracy na rzecz francuskiego przemysłu zbrojeniowego. w 1948 roku, trzy lata przed śmiercią konstruktora, jego syn Ferry założył fabrykę o nazwie Porsche. W 1950 roku powstał pierwszy model sportowego samochodu noszący nazwę Porsche. Wozy tej marki przez wiele lat wygrywały liczne wyścigi samochodowe. Ferdinand Porsche skonstruował ponad 300 różnych pojazdów mechanicznych i uzyskał około 1000 patentów w branży motoryzacyjnej. W 1999 roku jury, złożone z 33 dziennikarzy samochodowych, przyznało mu tytuł samochodowego inżyniera XX wieku. Zmarł 30 stycznia 1951 roku. Roger Waters, była polityka, była elektronika, mechatronika, była też literatura, więc postanowiłem również umieścić muzyka na liście. Zastanawiałem się, kto to powinien być. John Lennon, Mick Jagger, Lemmy Kilmister, Paul McCartney. W końcu jednak wybrałem i na listę trafia... Roger Waters. Brytyjski progresywny muzyki kompozytor rockowy. Gra na gitarze basowej, gitarze akustycznej, śpiewa, komponuje i pisze teksty. W 1965 roku wraz ze swoim znajomym z czasów szkolnych oraz dwoma kolegami ze studiów założył zespół Pink Floyd. Sława muzyka oraz jego geniusz muzyczny jest wielbiony naprawdę przez wielu. Między innymi muzyku honorowany został także nazwaniem jego imieniem jednej z planetoid 495181 Roger Waters. 4 listopada 2017 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna zatwierdziła i opublikowała nazwę zgłoszoną przez Michała Kusiaka i Michała Żołnowskiego, będących odkrywcami obiektu. Na koncie ma takie twory jak The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here Animals czy The Wall. Siergiej Korolow Pierwotnie na tym miejscu miał znaleźć się Wernher von Braun, niemiecki uczony, jeden z czołowych konstruktorów rakiet i pionierów podboju kosmosu. To on umożliwił lądowanie na Księżycu. Jednakże wcześniej był członkiem partii nazistowskiej i przy produkcji rakiet w zakładach obozu koncentracyjnego wykorzystywał tysiące przymusowych robotników. Wielu z nich nie przeżyło tego okresu, dlatego nie znajdzie się na tej liście, bo jest nazistowską świnią, no, po prostu. W jego miejsce trafia Sergei Pawłowicz Korolow, radziecki inżynier mechanik, konstruktor pocisków balistycznych, rakiet i statków kosmicznych, ojciec radzieckiej kosmonautyki. Pracując nad bronią rakietową, stopniowo zaczął przekonywać przywódców Związku Radzieckiego do rozpoczęcia wyścigu kosmicznego ze Stanami Zjednoczonymi w celu zwiększenia prestiżu ZSRR. W sierpniu 1956 roku został mianowany głównym konstruktorem radzieckiego programu kosmicznego i był odpowiedzialny za jego największe sukcesy, w tym wystrzelenie satelity Sputnik 1 i załogowego statku kosmicznego Wostok. Następnie pod jego kierownictwem rozpoczęto pracę nad serią misji mających prowadzić do lądowania na Księżycu i jeszcze bardziej ambitnych programów lotów do Marsa i Wenus. Zmarł niespodziewanie w 1966 roku w wyniku nieudanie przeprowadzonej rutynowej operacji. Hawking, brytyjski astrofizyk, kosmolog, fizyk teoretyczny. W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery naukowej, zajmował się głównie czarnymi dziurami i grawitacją kwantową. Wspólnie z Rogerem Penrose'em opracował twierdzenie odnoszące się do istnienia osobliwości w ramach ogólnej teorii względności oraz teoretyczny dowód na to, że czarne dziury powinny emitować promieniowanie znane dziś jako promieniowanie Hawkinga. Był profesorem matematyki i fizyki teoretycznej na macierzystej uczelni Uniwersytecie w Cambridge. Jego publiczne wystąpienia i książki popularno-naukowe, w których omawiał współczesną kosmologię i własne odkrycia, uczyniły z niego akademicką sławę. Krótka historia czasu znajdowała się na liście bestsellerów przez rekordowy okres 237 dni. Zmarł w 2018 roku jest jednym z największych popularyzatorów nauki w historii. Nikola Tesla, amerykański inżynier serbskiego pochodzenia elektrotechnik, wynalazca od 1884 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Tesla był konstruktorem wielu urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania prądu przemiennego, konkurując skutecznie z Edisonem, który uznawał tylko prąd stały. Był autorem blisko 300 patentów, które chroniły jego 125 wynalazków w 26 krajach. Najsławniejsze to silnik elektryczny i prądnica prądu przemiennego, autotransformator, dynamo rowerowe radio, elektrownia wodna na wodospadzie Niagara, bateria słoneczna, turbina talerzowa i transformator Tesli. Nikola Tesla był m.in. twórcą pierwszych urządzeń zdalnie sterowanych przez radio. W 1916 roku został wyróżniony medalem Edisona za wybitne osiągnięcia we wczesnych pracach nad prądem wielofazowym i wielkiej częstotliwości. Zmarł w 1943 roku. Steve Jobs, współzałożyciel, prezes i przewodniczący Rady Nadzorczej Apple, był jedną z pierwszych osób, które zauważyły potencjał tkwiący w wynalazku laboratoriów przedsiębiorstwa Xerox, czyli środowisku graficznym i myszy komputerowej, dzięki czemu sukces odniosły późniejsze komputery Macintosh oraz ich graficzny system operacyjny Mac. Jobs był twórcą przedsiębiorstwa Next. W 1976 roku wspólnie ze Stevem Woźniakiem założył Apple. Jest jednym z największych wizjonerów elektroniki i gdyby nie on, dzisiejszy świat wyglądałby zupełnie inaczej. Dodatkowo był inspiracją dla wielu, no i oczywiście na uwagę zasługuje jego wystąpienie na Uniwersytecie Stanford, które jest naprawdę nieziemskie i każdy powinien go wysłuchać. Albert Einstein, fizyk teoretyczny i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 roku za wkład do fizyki teoretycznej, zwłaszcza opis prawa efektu fotoelektrycznego. Twórca szczególnej teorii względności i autor wynikającej z niej równoważności masy i energii sformułowanej słynnym wzorem E równa się Mc. Twórca ogólnej teorii względności, uważanej za jego największe dzieło oraz opartych na niej pierwszych modeli kosmologicznych i pierwszych spekulacji o falach grawitacyjnych. Einstein jest uważany za jednego z największych lub nawet największego fizyka XX wieku. Był niemieckim fizykiem żydowskiego pochodzenia. Opublikował ponad 450 prac, w tym 300 naukowych. Zmarł w 1955 roku.